W październiku 1942 roku z małej niemieckiej wyspy na Bałtyku po raz pierwszy odpalono rakietę, która doleciała aż do stratosfery. Naukowcy marzyli o locie na Księżyc. Zamiast tego skonstruowali najbardziej nowoczesną i najgroźniejszą broń Hitlera. Hitler myślał, że rakiety pomogą mu wygrać wojnę. W ostatniej desperackiej próbie odwrócenia biegu II wojny światowej nazistowskie Niemcy wprowadziły groźną broń i skierowały ją przeciwko aliantom. W następnych miesiącach ponad 60 tysięcy osób zostało zabitych lub poważnie rannych. Jedno z dzieci przyszło i powiedziało: mamusia nie wróciła do domu. Niestety, ona już nie wróciła. Za pomocą filmów archiwalnych i odtwarzając pewne sceny, wkraczamy w świat konstruktorów rakiet, tajnej broni i wyścigu o wykrycie i zniszczenie dwóch najbardziej morderczych broni Hitlera. Odwetowa broń Hitlera. W Niemczech fascynacja rakietami i podróżami międzyplanetarnymi sięga lat 20. ubiegłego wieku. Armia niemiecka włączyła się do badań rakietowych, nie naruszając surowych warunków Traktatu Wersalskiego. Narzucał on Niemcom ograniczenia w produkcji uzbrojenia, ale nie było w nim mowy o rakietach. Dla niemieckiej armii oznaczało to, że budowane w tajemnicy pociski rakietowe mogą zadecydować o losach przyszłej wojny. Jednak budowa rakiet była zajęciem tylko dla cywilnych entuzjastów. Interesowało nas przesyłanie poczty z jednego miejsca na Ziemi w inne, co w Niemczech, gdzie jest wiele małych wysp na Morzu Północnym i na Bałtyku, było szczególnie ważne. Przy złej pogodzie nie można było posłać tam listonosza. On nie chciał wsiąść na statek i ryzykować, że tam utknie. Ponadto wysłanie poczty statkiem trwa tydzień. Wyobrażaliśmy sobie, że rakiecie zajęłoby to tylko pół godziny. W owym czasie rakietami interesował się Werner von Braun, utalentowany młody arystokrata. Od kiedy w dzieciństwie dostał mały teleskop, pasjonował się podróżami kosmicznymi. Werner von Braun pracował nad projektami rakiet. O ich finansowanie zwrócił się do niemieckiej armii. Przyjęto go ze zrozumieniem, chwalono entuzjazm i zaproponowano pracę. Miał wtedy 20 lat. W 1932 roku zaczął pracę w doświadczalnym ośrodku armii pod kierunkiem pułkownika Waltera Dornbergera, człowieka odpowiedzialnego za postęp konstrukcji rakiet. To był początek ich współpracy trwającej ponad 30 lat. Gdy Adolf Hitler przejął władzę, uruchomił ogromne środki finansowe na zbrojenia. Dla armii przeznaczył fundusze na badania nad rakietami. Na siedzibę ośrodka wybrano Peenemünde, miejscowość leżącą na małej wysepce na zachodnim krańcu Bałtyku. W 1936 roku zespół konstruktorów zaczął zmieniać zalesioną wyspę w najbardziej nowoczesne centrum badawcze na świecie. Otoczone lasami Peenemünde było doskonałą lokalizacją tajnej bazy rakietowej. Można było tam ukryć warsztaty, elektrownie i stanowiska badawcze. Ośrodek był samowystarczalny. Moje pierwsze wrażenie z Peenemünde było takie, że jest to ogromne przedsiębiorstwo zajmujące dużą część wyspy i korzystające z własnej linii kolejowej. Były tam wielkie hangary, wielkie hale, wielkie laboratoria i hale produkcyjne oraz stanowiska do prowadzenia prób.
W ciągu 3 lat Peneminde bardzo się rozbudowało. Powstały sklepy i dzielnice mieszkalne dla 4000 robotników mieszkających na tym terenie. Kolej dowoziła jeszcze 11 tysięcy zatrudnionych, którzy mieszkali w okolicznych miastach. Ochrona była nadzwyczaj rygorystyczna. Przed bramą trzeba się było zatrzymać i pokazać przepustkę. Ci, którzy przyjeżdżali pociągiem, byli sprawdzani dwukrotnie. Raz, kiedy wsiadali do pociągu i drugi raz, kiedy wchodzili na teren zakładu. Ludzie pracujący w Peneminde rozwinęli w sobie poczucie więzi. Stanowili społeczność. Piaszczyste plaże były idealnym miejscem wypoczynku. Ruth Kraft, 20-letnia matematyczka, była zadowolona z pracy. To było piękne miejsce nad Bałtykiem. W latach 30. dla ludzi mieszkających w środkowych Niemczech, takich jak ja, było to wymarzone miejsce wypoczynku. Wkrótce uświadomiłam sobie, że to jest pewien rodzaj getta dla naukowców. Dwie pierwsze doświadczalne rakiety niemieckiej armii, A-1 i A-2, były małe i prymitywne. Dopiero A-3, która miała ponad 6 metrów długości, była prawdziwym pociskiem doświadczalnym. Należało w niej ulepszyć sterowanie za pomocą żyroskopu i zwiększyć moc silnika, by pocisk przekroczył barierę dźwięku. W 1937 roku dowództwo armii, zachęcone sukcesem A-3, sprecyzowało wymagania techniczne względem nowej rakiety. Zasięg 320 km, waga głowicy około tony i całość nadająca się do transportu pociągiem. Von Braun przystąpił do projektowania A-4. Lecz zanim bojowa rakieta A-4 stała się rzeczywistością, pracowano nad modelem A-5. By poprawić jego stabilność, dodano stateczniki. Próbne odpalenia nad Bałtykiem były zachęcające. Von Braun, którego tu widzimy, przy wydobywaniu rakiety, traktował A-5 jako model potrzebny do czasu, aż zostanie ukończona budowa A-4. Kiedy wybuchła wojna, Hitler zredukował fundusze na badania nad rakietami dalekosiężnymi. Na początku Hitler nie nadał priorytetu pracom nad rakietami. Sądził, i poniekąd miał rację, że prace nad budową rakiet będą trwać dłużej niż wojna. Hitler był przy jednej z pierwszych prób rakietowych. Nie zrobiła na nim wrażenia. Większość osób, które widziały rakietę lecącą z wielkim hukiem i płomieniem wydobywającym się z silnika, była rzeczywiście pod wrażeniem. Poza Hitlerem, który pokręcił przecząco głową, odwrócił się i odszedł bez słowa. Oczywiście Dornberger i von Braun byli rozczarowani. Ale Werner von Braun wierzył w to, co robiono w Peneminde. Gdyby miał więcej czasu, zbudowałby większy i potężniejszy pocisk. Obawiał się jednak, że czas szybko mija i bez wsparcia udzielonego przez Hitlera prace nad dalekosiężnymi rakietami będą niemożliwe. Adolf Hitler ponownie przyznał priorytet pracom nad budową tajnej broni w Peneminde, gdy 2 lata wojny nadwyrężyły jego siły. Pod koniec 1941 roku Hitler rozkazał Wernerowi von Braunowi, jednemu z najlepszych niemieckich konstruktorów rakiet, by nadal budował A-4, pierwszą na świecie dalekosiężną rakietę bojową. Von Braun był dyrektorem technicznym projektu. Za logistykę odpowiadał Walter Dornberger, wojskowy dowódca Peneminde. Łącząca ich przyjaźń i wspólny cel okazały się nadzwyczaj ważne dla tego projektu. Do produkcji rakiety A-4 von Braun wspólnie z Dornbergerem skompletowali zespół wspaniałych naukowców i inżynierów. Sekretarką von Brauna była Auguste Friede. Doktor von Braun był bardzo pogodny.
Nie był pedantem i nie przypominał typowego szefa. Wieczorami razem zapisywaliśmy wyniki prób. Idea rakiety i sposobu jej realizacji entuzjazmowała nas. Nigdy nie myśleliśmy o niej jako o broni. Dla nas to był projekt naukowy. Wernher von Braun niestrudzenie pracował nad wieloma problemami technicznymi swojego projektu. Dr. von Braun pasjonował się tym projektem. Gdyby nie to, nie mógłby przekonać kolegów do swoich pomysłów, a oni nie byliby mu tak oddani. Otoczył się właściwymi ludźmi, z którymi ciężko pracował nad realizacją swojej koncepcji. Słuchając go, byliśmy pod coraz większym wrażeniem. Był wspaniałym mówcą. Swoje idee potrafił przedstawić pięknie i przekonująco. Von Braun niesłychanie cierpliwie wyjaśniał swoje stanowisko i przedstawiał argumenty. Nie odwoływał się do ich siły czy do swojego autorytetu, lecz do logiki i zasad techniki. A4 miała lecieć z prędkością, o jakiej w tamtych czasach nikt nie słyszał, bo około 4 razy większą od prędkości dźwięku. Na początku krytycznym czynnikiem była aerodynamika pocisku. W PNM-Indie mieliśmy ogromny tunel aerodynamiczny. Mogliśmy tam robić pomiary prędkości dla różnych wartości liczby Macha, poczynając od infradźwięku aż do około 5 Machów. Chcieliśmy zbudować samolot naddźwiękowy, ale to nie było łatwe. Wtedy zrozumiałam, co to znaczy projektować i budować pocisk, który ma lecieć z prędkością ponaddźwiękową. Zdałam sobie sprawę, że dzieje się coś wyjątkowego, a raczej, że budujemy coś wyjątkowego. Ten schemat pokazuje dane techniczne A4. Rakieta porusza się dzięki sile odrzutu. Z ogromną prędkością wylatuje z niej strumień gazu, powstałego ze spalania w ciągu 60 sekund 9 ton ciekłego tlenu i alkoholu. Człowiek, dzięki któremu nastąpił rewolucyjny przełom w konstrukcji silników rakietowych, to dr Walter Thiel. Walter Thiel pracował równolegle z von Braunem, ale mu podlegał. Szefem grupy był von Braun. Thiel miał zupełnie inne zadanie. Nie był konstruktorem, lecz inżynierem chemikiem. Był odpowiedzialny za pracę nad silnikiem rakiety. Pojemność jednego zbiornika paliwa wynosiła 4,5 tony ciekłego tlenu. Podczas transportu A4 zbiorniki paliwa były puste. Powyżej zbiorników paliwa umieszczono 2 żyroskopy, które sterowały lotem rakiety, poruszając 2 dużymi grafitowymi łopatkami umieszczonymi u wylotu strumienia gazów, by go odchylać. Pierwsza A4 była gotowa do prób w marcu 1942 roku. To była spektakularna katastrofa. Następna próba też się nie udała. Krytycy projektu z Berlina chcieliby go zakończyć. Miliardy marek zostały wydane na próżno. Von Braun był zmartwiony. Kiedy próby się nie udały, wrócił do biura i chociaż był wściekły, nie pokazał tego po sobie. Dla niego to było okropne. Skutkiem było zahamowanie prac i brak postępu. Druga próba nie udała się mniej więcej w momencie, o którym wiele osób mówiło, nie dasz rady. Ale trzecia próba się powiodła. Była ostatnią, na którą Hitler wyraził zgodę. Hitler chciał zakończyć całą operację i nalegał, by chociaż raz pokazano udany start, w którym pocisk osiągnąłby rozsądny zasięg. 23 października 1942 roku poprawiona A4 wystartowała pomyślnie.
Kiedy silnik o sile ciągu 25 ton odpalił, rakieta wystrzeliła w niebo, pokonując barierę dźwięku w ciągu 40 sekund. Von Braun dokonał przełomu w technice rakietowej. Po tym sukcesie urządziliśmy wielkie przyjęcie, na którym wszyscy się upili. Wtedy po raz pierwszy człowiek zbudował przedmiot, który wzniósł się w kosmos, by przemieścić się z jednego miejsca na Ziemi w inne. Dla mnie to był prawdziwy początek ery kosmicznej. Jednak prace w Peenemünde były dalekie od zakończenia. Teraz budowano inną tajną broń, o której można powiedzieć, że była prototypem współczesnego pocisku samosterującego. Podczas gdy w Peenemünde von Braun konstruował dla niemieckiej armii pierwszą na świecie rakietę kosmiczną, Luftwaffe planowała własną tajną broń. Wiosną 1942 roku Luftwaffe nie odnosiła sukcesów. Po przegranej bitwie o Anglię, jej dowódca Hermann Göring stracił zaufanie Hitlera. Zastępcą Göringa był Erhard Milch, człowiek okrutny i ambitny. Dzięki niemu linia lotnicza Lufthansa stała się jedną z najlepszych na świecie. Hitler go lubił, mimo że ojciec Milcha był Żydem. Milch chciał przywrócić świetność Luftwaffe w oczach Hitlera i zaproponował nową broń, latającą bombę. Milch twierdził, że latające bomby mają przewagę nad tradycyjnymi bombowcami, bo są tańsze, bezzałogowe i przenoszą większy ładunek. W przeciwieństwie do rakiet, które wymagały jeszcze wielu lat prób, Luftwaffe planowało szybkie rozwiązanie. Do latających bomb oznaczonych symbolem FI-103 zdecydowano przystosować silnik odrzutowy pulsacyjny. Z projektów wynika, że silnik pulsacyjny był w istocie prymitywnym silnikiem odrzutowym, który działał na zasadzie wymuszonego przepływu powietrza. FI-103 odpalano z sań ustawionych na stalowych szynach na szczycie długiej pochylni. Rakietowy silnik pomocniczy katapultował latającą bombę, która szybko osiągała prędkość kilkuset kilometrów na godzinę. Luftwaffe testowała FI-103 w Peenemünde zupełnie niezależnie od prowadzonych przez armię prac nad rakietami. Pierwsza latająca bomba utrzymała się w powietrzu przez minutę. Kolejne próby też się nie udały. Jednak Hitler widział w tej broni tak dużo zalet, że zezwolił na dalsze prace. FI-103 w istocie była prototypem pocisku samosterującego. Działalność prowadzona w Peenemünde zwróciła uwagę wywiadu brytyjskiego. Anglicy wiedzieli, że Niemcy jeszcze przed wojną zaczęli pracę nad tajną bronią, ale nie znali szczegółów. Do 1943 roku wywiad zgromadził dostatecznie dużo informacji, by premier Winston Churchill uznał, że sprawa jest poważna. Powołał komitet o kryptonimie Crossbow do analizy danych o niemieckiej broni dalekiego zasięgu. Zebrane przez wywiad informacje były dostarczane do podziemnych pomieszczeń gabinetu wojennego w Londynie, gdzie spotykał się komitet Crossbow. Na czele komitetu stał Duncan Sandys, polityk, a także zięć Churchilla. Inną ważną osobą był Lord Chalmers, doradca naukowy, który uważał, że Niemcy nie są w stanie zbudować rakiety zagrażającej Anglii. Chalmers wierzył, że paliwo stałe miałoby zbyt dużą objętość, a każde inne, zwłaszcza ciekłe, było wtedy poza zasięgiem możliwości technicznych. Sandys nie zgadzał się z nim. Chalmers upierał się, że mówienie o rakietach służy maskowaniu innej broni, na przykład latającej bomby. Sandys był bystrym politykiem.
Wierzył, że Niemcy mają i jedno, i drugie. Zarządził intensyfikację zwiadu lotniczego. Dużą liczbę dowodów na istnienie niemieckiej broni dalekiego zasięgu uzyskano ze zwiadu fotograficznego. Poszukiwanie tajnej broni na podstawie zdjęć stało się nowym polem działania dla specjalistów analizujących fotografie. Sprawdzaliśmy, czy jest coś, czego nie było przedtem. A jak znaleźliśmy nową drogę, nowy budynek, czy coś podobnego, sięgaliśmy po starą fotografię i porównywaliśmy. Nie było budynku, więc co oni tam stawiają? Musieliśmy to robić wielokrotnie. Kiedy na zdjęciach z Penem in the pojawił się mały, bezzałogowy samolot, nastąpił przełom. To mogła być latająca bomba. 23 czerwca 1943 roku. Kolejna misja dostarczyła zdjęcie, na którym wyraźnie było widać rakietę. Brytyjczycy byli oszołomieni. Stało się jasne, że Niemcy przygotowują atak rakietowy na Anglię. Duncan Sandys domagał się natychmiastowego zbombardowania Peenemünde. W nocy 17 sierpnia 1943 roku RAF wysłał 500 ciężkich bombowców na Peenemünde. Miały nie tylko zniszczyć bazę, lecz także zabić naukowców i inne osoby, których praca zagrażała Anglii. Nalot przygotowano w tajemnicy. Nawet załogi bombowców nie wiedziały, co atakują. Mieszkańcy Peenemünde byli przyzwyczajeni do warkotu bombowców lecących tamtędy na Berlin. Nie zwróciliśmy uwagi na wycie syren. Nawet nie wstaliśmy z łóżek. Byliśmy oswojeni z samolotami zwiadowczymi, ale ufaliśmy, że nas nie zobaczą. Zaczęły spadać bomby burzące i zapalające. Zaskoczone Peenemünde wkrótce zamieniło się w morze ognia. Tę noc pamiętam doskonale. Uciekliśmy do rowów. Leżeliśmy tam, a bomby spadały wokół nas. Wiele trafiło w budynki i zaczęły się pożary. To było okropne. Płonący fosfor i wybuchy bomb spowodowały, że wszystko, łącznie z gruzem, piaskiem i igłami sosen, fruwało wokół. Potem zobaczyliśmy porozrywane ciała. Zginęło 735 osób. Wśród ofiar było wielu naukowców, między innymi dr Till, człowiek odpowiedzialny za silnik A4. Zginęła cała rodzina Tilla. Zginęło też wiele innych ważnych osób, ale Till był najważniejszy i w tym sensie nalot osiągnął cel, jakim było zabicie ludzi ważnych dla kontynuacji pracy w Peenemünde. Nalot poważnie zniszczył Peenemünde i cofnął pracę nad projektem A4 o kilka krytycznych miesięcy. Skłonił też Niemców do przeniesienia części prac doświadczalnych pobliże wioski Blizna w Polsce, poza zasięg bombowców aliantów. Wprawdzie prace nad rakietą A4 zostały zahamowane, ale inna broń Hitlera, zabójcza latająca bomba, była wreszcie gotowa do użytku. Nalot RAF-u na Peenemünde poważnie zahamował pracę nad budową rakiet, ale nie miał wpływu na produkcję latającej bomby Hitlera. Do 1944 roku ta mordercza broń została dowieziona do wyrzutni.
Loty rozpoznawcze wzdłuż wybrzeży Francji i Belgii pozwoliły na zidentyfikowanie kilku prawdopodobnych wyrzutni pocisków w kierunku Wielkiej Brytanii. Można już było dojść do wniosku, że tam się coś dzieje. Zdołaliśmy sporządzić mapę wybrzeża, na której było ponad 100 takich miejsc. Wtedy odezwały się dzwonki alarmowe, bo było to groźniejsze niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Wszystkie wyrzutnie były skierowane na Londyn. 13 czerwca 1944 roku, dokładnie tydzień po rozpoczęciu inwazji w Normandii, pierwsza niemiecka latająca bomba przeleciała nad kanałem La Manche, trafiła w londyński East End i zabiła 6 osób. Nazistowski minister propagandy Józef Goebbels ogłosił, że w akcie zemsty za inwazję w Normandii użyto odwetowej broni numer 1. Od tej pory nazywano ją V1. W następnych kilku tygodniach na Londyn spadło ponad 3000 V1. Ślepe i bezosobowe latające bomby sprawiły, że ludzie na ziemi czuli się wobec nich bezsilni. Nie było żywego wroga, którego można zastrzelić. Wydawały charakterystyczny dźwięk, więc wiedzieliśmy, że nadlatują. Było to coś w rodzaju wrum, wrum. Potem nagle zatrzymywały się i wtedy należało szybko schować się gdziekolwiek. Następowała okropna cisza, jakby świat stanął. Pociski V1 spadały w dzień i w nocy. Tona ładunku wybuchowego wyrządzała ogromne szkody. Cyril de Marne był wtedy dowódcą Straży Pożarnej. Przyjeżdżałem w ciągu kilku minut, jeszcze zanim opadł dym. To przerażające, gdy się widzi ludzi patrzących na ciała najbliższych, sąsiadów czy znajomych, porozrywane i rozrzucone po ulicy. Widziałem bezgraniczną rozpacz. Widziałem tyle, że się uodporniłem. Nie mogłem poddawać się emocjom, bo nie wypełniłbym swoich obowiązków. Masowe bombardowania miały wpływ na wszystkich. Jednak dla chłopców takich jak Tony Moss była to także przygoda. Miałem wtedy 13 lat i nie zdawałem sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Przyzwyczailiśmy się do niego. Wychodziliśmy do ogrodu i obserwowaliśmy te hałaśliwe obiekty przelatujące nad nami. Wydawały dźwięk podobny do motoroweru lecącego po niebie. Początkowo nazwano je latającymi bombami, potem buczącymi bombami. Rząd był zaskoczony nasileniem bombardowań. Trudno było przygotować obronę przed V1 bez wiedzy o tej broni. Obrona była dostosowana do tradycyjnych bombowców. Na niebie umieszczano ogromne balony zaporowe. Ich grube kable mogły oderwać skrzydło każdego samolotu. Ostatecznie unieszkodliwiły 232 latające bomby. Artyleria przeciwlotnicza była mało skuteczna w walce z V1. Brytyjczycy szybko zrozumieli, że najlepszym sposobem obrony jest zniszczenie V1, zanim doleci do Londynu. Wykorzystano też najnowszą broń amerykańską. System radarowy obliczał trajektorię lecącej bomby i przekazywał namiary działom przeciwlotniczym. Zapalnik zbliżeniowy powodował wybuch pocisku, kiedy był on blisko celu. Ewentualne chybienie zamieniało się w trafienie.
Nowa strategia była skuteczna i coraz więcej V-1 trafiano w locie. RAF też miał sukcesy w strącaniu V-1. Do walki z nimi dostosowano Spitfire'y i najszybsze Tempesty. Mimo to V-1 pozostawała trudnym celem. Kiedy zobaczyłeś bombę lecącą w twoją stronę, nie należało mówić: podejdę ją od tyłu i zestrzelę. W ten sposób byś jej nie upolował. Musieliśmy stosować inną technikę. Należało znaleźć się nad nią, potem zanurkować, wyrównać i dać się wyprzedzić. Dopiero to była pozycja do strzału. Jeśli znalazłeś się za bombą, byłeś w strumieniu gorącego powietrza. Widziałeś tylko końce jej skrzydeł. Musiałeś podciągnąć około 400 metrów wyżej, by ją rozwalić. Gdy już brakowało amunicji, niektórzy piloci swoim skrzydłem spychali latającą bombę z kursu. Moje lewe skrzydło znalazło się poniżej prawego skrzydła latającej bomby. To nic nie dało, trzeba było zmienić technikę. Następnym razem podszedłem od dołu i zakołysałem maszyną, podważając skrzydło bomby. Natychmiast spadła w lesie tuż za Seven Oaks. Pod koniec sierpnia tylko jedna V-1 na 7 dolatywała do Londynu. Wyglądało na to, że zostały poskromione. Z 8 tysięcy V-1 skierowanych na Londyn, 2400 osiągnęło cel. Cena użycia przez Hitlera tej broni była wysoka. 24 tysiące cywilów poniosło śmierć lub zostało ciężko rannych. Ucierpiało 750 tysięcy domów. Choć kampania V-1 się nie powiodła, do Anglii zbliżało się kolejne zagrożenie. Na Londyn spadną ciche, zabójcze pociski. Od pierwszego udanego startu A4 dwa lata wcześniej do 1944 roku von Braun i jego zespół dokonali wielkiego postępu w konstrukcji rakiety. Ponieważ nadal były problemy z systemem napędowym, von Braun jeszcze nie mógł dać Hitlerowi w pełni sprawnej rakiety bojowej. W lipcu projekt A4 przeszedł pod kierownictwo Himmlera, dowódcy SS i drugiego co do ważności nazisty w Niemczech. Von Braun wielokrotnie mówił Himmlerowi, że A4 nie jest jeszcze gotowe. Mimo to Himmler przekonał Hitlera, że naukowcy są zbyt ostrożni w użyciu nowej tajnej broni. Na von Brauna spadł obowiązek przekonania Himmlera, że nasza rakieta jeszcze nie jest dostatecznie celna i pewna, by można jej było użyć jako dobrej i skutecznej broni. Kiedy Hitler zdecydował o jej zastosowaniu i nazwał ją V2, nie była dopracowana. Potrzebowaliśmy jeszcze 2-3 lat do zakończenia prac. Dopiero wtedy V2 stałaby się niezawodnym, precyzyjnym pociskiem, którym można trafić w wybrany budynek, w mieście czy okręt na morzu. Potem, jak w sierpniu 1943 roku RAF zbombardował Peenemünde, próby z A4 prowadzono też w miejscowości leżącej w zasięgu obrony artyleryjskiej w Bliźnie, w Polsce.
Polski ruch oporu czujnie obserwował to, co się działo w bliźnie. Pewnego razu podczas próbnego lotu A4 spadła nad Bugiem i nie eksplodowała. Polacy znaleźli rakietę i zanim na miejsce dotarł zespół odzyskujący, udało im się wtoczyć ją do wody i ukryć. Nie mogąc zlokalizować A4, Niemcy przerwali poszukiwania. Polscy inżynierowie nadzorowali demontaż pocisku, po czym skontaktowali się z wywiadem brytyjskim. Anglicy rozpaczliwie potrzebowali informacji technicznych o tajemniczej broni A4. 25 lipca na małym lotnisku w Polsce wylądowała brytyjska Dakota, by zabrać części zdobytej rakiety i przewieźć je do Londynu. Ten ważny, nowy dowód potwierdził niszczycielski potencjał nazistowskich rakiet dalekiego zasięgu. Churchill był głęboko przejęty. Z powodu ataków V1 postanowił zachować w tajemnicy informację o nowej broni. Przy odrobinie szczęścia można było wytropić i unicestwić wyrzutnie, zanim zostałyby użyte. Alianci szybko zbliżali się do granic Rzeszy. Hitler chciał zapobiec temu przez użycie nowej tajnej broni. Rozkazał, by 29 sierpnia zacząć ofensywę A4. Armia niemiecka przeniosła załogi wyrzutni do Hagi, na odległość 320 km od Londynu, a więc w zasięgu rakiety. Niemcy sądzili, że alianci nie zbombardują stolicy Holandii, miasta pokoju. Ruchome wyrzutnie zostały ukryte w pobliskim lesie, który opuszczały, by odpalić pocisk. 8 września 1944 roku pierwsza rakieta A4 poleciała na Londyn. Zanim trafiła w cel z prędkością bez mała 5000 km na godzinę, wzniosła się na wysokość około 80 km. Lot nie trwał dłużej niż 5 minut, nie było ostrzeżenia. Leciało szybciej od dźwięku. Najpierw słyszałeś wybuch bomby, a po sekundzie lub dwóch było słychać, że leci. Ten dźwięk przypominał dojeżdżający do stacji pociąg metra. Machina nazistowskiej propagandy szybko nadała A4 nazwę V2. Od niemieckich słów druga broń odwetowa. Wśród innych broni II wojny światowej wyróżniał ją brak możliwości obrony. Po odpaleniu nie było przed nią ratunku. Po 60 dniach od początku ofensywy pocisk V2 trafił w sklep Woolwortha w East Endzie. Było tam pełno klientów, głównie kobiet i dzieci. Moja szkoła była naprzeciwko miejsca, gdzie spadła bomba. Skutki były przerażające. Dużo wiedzieliśmy o kobietach, które były w sklepie, bo to były nasze sąsiadki. Pamiętam, jak jedno z dzieci przyszło do nas i powiedziało: mamusia nie wróciła do domu. I rzeczywiście, ona nigdy nie wróciła. Później okazało się, że to był najtragiczniejszy w skutkach atak V2 w Wielkiej Brytanii. Kupujący nie mieli żadnych szans. Zginęło lub zostało ciężko rannych 240 osób. W sumie w 1100 atakach V2 na Anglię zginęło ponad 9000 osób. Były też ogromne straty materialne. W Londynie zostało zniszczonych 500 000 domów. Pod koniec wojny Niemcy mieli w zapasie tysiące śmiertelnych pocisków V1 i V2 i nadal używali swojej broni odwetowej. Kiedy wyrzutnie we Francji i w Belgii zostały zajęte przez aliantów, Luftwaffe odpalała V1 z bombowców. W ten sposób wystrzelono ponad 1000 bomb. Hitler
Hitler przypuścił też atak na Antwerpię. W akcie desperacji skierował swoją odwetową broń na port, by alianci nie mogli z niego korzystać. Na miasto spadło 9000 sztuk V1 i 1600 V2. Zginęło 10 tysięcy osób. Ale dla Hitlera czas dobiegał końca. Siły alianckie docierały do serca III Rzeszy. Jednak pociskami V1 i V2 strzelano nadal. Ostatnie odpalono na 6 tygodni przed zakończeniem wojny. Wprawdzie nowe pociski nie pozwoliły Hitlerowi wygrać wojny, ale miały wpływ na przebieg walk. Alianci ściągnęli z linii frontu tysiące samolotów, 2700 dzieł i ćwierć miliona żołnierzy. Po wojnie pojawiły się sprzeczne opinie o skuteczności broni V1 i V2. Generał Eisenhower, dowódca wojsk alianckich, zauważył, że gdyby Hitler zamiast Londynu bombardował angielskie porty, to pewnie nie byłoby inwazji w Normandii. Z drugiej strony niemiecki minister zbrojeń Albert Speer uważał, że V2 zrobiło więcej szkody Niemcom niż aliantom. Jego zdaniem liczba wysoko wykwalifikowanych pracowników i ilość użytego cennego surowca mogłyby przyczynić się do produkcji odrzutowych myśliwców, które odegrałyby kluczową rolę w wojnie powietrznej. Tuż po wojnie odbył się szaleńczy wyścig zwycięzców w zdobywaniu informacji o pociskach V. Amerykanie przejęli bombę V1 i nazwali ją JB-2 z myślą o użyciu jej przeciwko Japonii. Skonfiskowano i przewieziono do Stanów Zjednoczonych 100 rakiet V2 i tony części. Zwycięzcy chcieli też mieć naukowców. Werner von Braun dokonał świadomego wyboru i swoje usługi zaoferował Amerykanom. 2 maja poddał się armii amerykańskiej. Von Braun i jego zespół 118 niemieckich naukowców i inżynierów podjął pracę w USA w miejscowości White Sands w stanie Nowy Meksyk, gdzie budowali pociski sterowane. W nowych warunkach nie szczycili się konstrukcją broni A4, którą wykorzystano przeciwko cywilom krajów alianckich. W Ameryce zdolności von Brauna świeciły pełnym blaskiem, dzięki czemu mógł powrócić do marzenia o wysłaniu człowieka na Księżyc. Był genialnym inżynierem, organizatorem, projektantem, kierownikiem i człowiekiem, który potrafił przekonać innych do swoich idei. Myślę, że bez von Brauna nie byłoby programu kosmicznego, który mamy dzisiaj. Na pewno nie dotarlibyśmy na Księżyc i prawdopodobnie nie mielibyśmy międzynarodowych stacji kosmicznych krążących wokół Ziemi. Werner von Braun swoją karierę zaczął od konstrukcji tajnych rakiet, lecz jego marzenie zrealizowało się dopiero wtedy, kiedy w 1969 roku statek Apollo wraz z załogą wylądował na Księżycu. A było to dokładnie 27 lat po tym, jak w Peenemünde po raz pierwszy z sukcesem wystartowała rakieta A4. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Aleksandra Kopystyńska. Czytał Janusz Kozioł.